Czy zmarli mogą się komunikować? Czy istnieje jakieś życie po śmierci? Czy istnieje piekło? Pastor Stephen Bohr w serii Trudne wersety o stanie umarłych. Odcinek 6. Dusze pod ołtarzem. Módlmy się. Ojcze w niebie, proszę Cię, abyś na początku tego studium pomógł nam właściwie wykorzystać słowo, które nam dałeś. Kiedy czytamy Biblię powierzchownie, ludzka mądrość czasami staje na drodze mądrości Bożej. Więc usuń przeszkody z serca, usuń uprzedzenia i daj nam zrozumienie fragmentu, który będziemy studiować. I dziękujemy Ci za przywilej modlitwę. Wiemy, że nas wysłuchałeś, ponieważ prosimy o to. W imieniu Jezusa. Amen. Apokalipsa, rozdział 6, wersety od 9 do 11, to kolejny kłopotliwy fragment, który moim zdaniem chrześcijanie błędnie interpretują, jeśli chodzi o stan umarłych. Jest on często używany do nauczania, że dusze zmarłych opuszczają ciało i udają się do Pana w momencie śmierci. Przeczytajmy więc ten fragment. W miarę czytania dodam kilka komentarzy, a następnie przeanalizujemy go szczegółowo. Apokalipsa 6, wersety od 9 do 11. Gdy otworzył piątą pieczęć, zobaczyłem pod ołtarzem. Musimy zadać sobie pytanie, którym ołtarzem? Zobaczyłem pod ołtarzem dusze zabitych. Zapamiętajcie te dwa wyrażenia. Z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które mieli. Wrócimy do tego nieco później. Werset 10. I wołały, to znaczy dusze, donośnym głosem mówiąc, jak długo, Panie Święty i Prawdziwy, zapamiętajcie te słowa, jeszcze do nich wrócimy. Święty i prawdziwy, dopóki nie osądzisz i nie pomścisz. Dwie oddzielne koncepcje, ale są one ze sobą ściśle powiązane. Więc jest napisane, jak długo, Panie Święty i prawdziwy, dopóki nie osądzisz i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? Werset 11. Potem dano każdemu z nich białą szatę, to znaczy duszą pod ołtarzem, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż liczba ich współsług i braci, którzy mieli zostać zabici, zatem później była druga grupa męczenników, którzy mieli zostać zabici, jak i oni, się dopełni. Jaka jest standardowa protestancka interpretacja tego fragmentu? Dobrze wyraził ją dawno temu prezbiteriański komentator Albert Barnes. Chcę przeczytać, co napisał Barnes. To jeden z incydentalnych dowodów w Biblii, że dusza nie przestaje istnieć w chwili śmierci, a także, że nie przestaje być świadoma lub nie śpi aż do zmartwychwstania. Te dusze męczenników są przedstawiane jako wciąż istniejące, jako pamiętające, co wydarzyło się na ziemi, jako zainteresowane tym, co się teraz dzieje, jako zaangażowane w modlitwę i jako manifestujące szczere pragnienia boskiej interwencji, aby pomścić krzywdy, których doznały. And as manifesting earnest desires for the divine interposition to avenge the wrongs which they had suffered. Wyraźnie przeważającym poglądem wśród chrześcijan jest to, że dusza opuszcza ciało w momencie śmierci i udaje się do Boga w niebie. Musimy jednak zadać sobie pytanie, czy jest to właściwa interpretacja tego fragmentu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy rozważyć trzy rzeczy. Po pierwsze, dwa starotestamentowe tła tego fragmentu. Po drugie, historyczny przebieg siedmiu pieczęci, w szczególności pierwszych pięciu pieczęci. A następnie, po trzecie, przyjrzymy się równoległym fragmentom do pierwszych pięciu pieczęci w Księdze Daniela 7, Apokalipsy 13 i Apokalipsy 17.
Przyjrzymy się najpierw starotestamentowemu tłu tego fragmentu, który właśnie przeczytaliśmy o duszach pod ołtarzem. Tło starotestamentowe znajdujemy w historii Kaina i Abla. Przejdźmy do Księgi Rodzaju, rozdział 4, wersety 3 i 4. Jest to historia dwóch braci. Obaj wznieśli ołtarz i obaj złożyli ofiarę na ołtarzu. Księga Rodzaju, rozdział 4, wersety od 3 do 4. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Zatem Kain przynosi tylko płody ziemi, Abel też przynosi płody ziemi, ale składa również ofiarę ze zwierząt. Biblia mówi nam, że Bóg uznał i przyjął ofiarę Abla. W Times of the Times z 23 grudnia 1886 roku Ellen White napisała bardzo ciekawy komentarz o tym, czego brakowało w ofierze Kaina. Jest napisane: był posłuszny, budując ołtarz, był posłuszny, składając ofiarę, ale było to tylko częściowe posłuszeństwo. Istotna część, uznanie potrzeby odkupiciela, została pominięta. Nie ofiarował krwi razem z płodami ziemi, zatem Biblia mówi nam, że Bóg przyjął ofiarę Abla, ale odrzucił ofiarę Kaina. Przeczytajmy z Patriarchów i Proroków, strona 71, na temat tego, jak Bóg okazał, że przyjął ofiarę Abla. Czytamy tu: ogień błysnął z nieba i strawił ofiarę, ale Kain, lekceważąc bezpośrednie i wyraźne polecenie Pana, złożył jedynie ofiarę z owoców. Nie było żadnego znaku z nieba, który by wskazywał, że została ona przyjęta. Czwarty rozdział Księgi Rodzaju nie mówi nam dokładnie, jak Bóg objawił, że przyjął ofiarę Abla i odrzucił ofiarę Kaina, ale w pozostałych księgach Starego Testamentu widzimy, że za każdym razem, gdy Bóg przyjmował ofiarę, to spuszczał ogień z nieba na tę ofiarę. A zatem to, co mówi Ellen White, pozostaje w doskonałej harmonii z innymi fragmentami Starego Testamentu. Zatem ofiara Abla była sprawiedliwa. Był on sprawiedliwym człowiekiem. Zauważcie Hebrajczyków 11:4. Przez wiarę złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę niż Kain, dzięki czemu otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdy Bóg przyznał się do jego darów i przez nią jeszcze po śmierci przemawia. Zatem Abel był sprawiedliwy, a Biblia mówi nam, że Kain był bezbożny. Zauważcie 1 Jana 3, od 12 do 13. Nie jak Kain, który wywodził się od złego i zabił brata swego. A dlaczego go zabił? Ponieważ uczynki jego były złe, a uczynki brata jego sprawiedliwe. Mamy więc Kaina, który jest bezbożny, i Abla, który jest sprawiedliwy. Wynikła więc z tego dyskusja. Rozdział 4, werset 8 opisuje: i Kain rozmawiał ze swoim bratem Ablem. A gdy byli na polu, Kain powstał przeciwko swemu bratu Ablowi i zabił go. Zauważcie więc, że bezbożny zabija sprawiedliwego. Stała się wielka niesprawiedliwość. I teraz znajdujemy w rozdziale 4, wersecie 10, że krew Abla będzie wołać o sprawiedliwość. Przeczytajmy ten werset. Rodzaju 4:10. Bóg mówi do Kaina i rzekł: cóżeś to uczynił? Głos krwi brata twego woła do mnie z ziemi.
Zauważcie, że krew, która została przelana na ziemi, teraz woła do Boga o sprawiedliwość, bo sprawiedliwy zginął, a bezbożny żyje. Pytanie brzmi, jak krew zmarłego może mówić? Odpowiedź jest prosta. Popełniono wielką niesprawiedliwość. Sprawiedliwy zginął, a bezbożny żyje. Z tego powodu krew Abla symbolicznie woła o sprawiedliwość. Z ludzkiego punktu widzenia zły zwyciężył, a sprawiedliwy przegrał. Dlatego konieczne było naprawienie tej jawnej niesprawiedliwości. Krew Abla woła o sprawiedliwy sąd na jego korzyść i przeciwko temu, który odebrał mu życie. To nie bezcielesna dusza Abla woła o sprawiedliwość z ziemi, ale raczej jego krew woła z ziemi. Ważna uwaga. Jak już odkryliśmy na drugim wykładzie, hebrajskie słowo nefesz ze Starego Testamentu tłumaczy się jako dusza lub życie, a życie jest we krwi. Przeczytajmy z Kapłańskiej 17:11. Najpierw z Nowej Biblii Króla Jakuba, a potem z New International Version. W Nowej Biblii Króla Jakuba brzmi to tak, gdyż życie to jest słowo nefesz, tłumaczone w Starym Testamencie również jako dusza, gdyż życie ciała jest we krwi. Zatem można by powiedzieć, że dusza jest we krwi, czyli życie jest we krwi. A ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za wasze dusze. To jest to samo słowo nefesz, ale jest ono teraz przetłumaczone jako dusza, gdyż to krew dokonuje przebłagania za duszę. Ponownie słowo nefesz. A teraz sprawdźmy tłumaczenie z New International Version, które moim zdaniem jest bardziej prawidłowe. Gdyż życie stworzenia jest we krwi, słowo nefesz. Nefesz jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią pojednania za was. Zauważcie, że w Nowej Biblii Króla Jakuba czytaliśmy za wasze dusze, ale w NIV czytamy za was. Czytam dalej, gdyż to krew dokonuje pojednania za życie, co było przetłumaczone jako dusza w Nowej Biblii Króla Jakuba. Więc uważam, że NIV lepiej oddaje sens. Zatem jest napisane, gdyż życie stworzenia jest we krwi, mówi Bóg, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią pojednania za was. Nie za duszę, za jakąś nieuchwytną rzecz, która ulatuje z ciała przy śmierci. Nie. Za was, gdyż to krew dokonuje pojednania za życie lub za duszę. Przeczytajmy również z powtórzonego prawa 12:23. Bóg mówi tutaj Izraelitom, wystrzegaj się tylko, aby nie spożywać krwi, gdyż krew to życie. To znaczy, że krew to nefesz, krew to dusza, a nie będziesz spożywał życia. Ponownie nefesz. Oczywiście nie miałoby sensu tłumaczyć tego, nie będziesz spożywał duszy, więc Nowa Biblia Króla Jakuba tłumaczy prawidłowo życie. Zwróćmy również uwagę na tekst z Nowego Testamentu, Mateusza 20:28, gdzie mowa jest o tym, że Jezus oddaje swoje życie za grzeszników. Oto, co jest napisane w Mateusza 20:28. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje za okup za wielu. Przy okazji słowo życie to greckie słowo psyche w Nowym Testamencie, które czasami tłumaczone jest jako dusza. Zatem dusza, życie i krew są stosowane zamiennie. Zatem krew lub życie lub dusza, że tak powiem, symbolicznie woła o sprawiedliwość i o pomstę. To jest pierwsze starotestamentowe tło. Drugie starotestamentowe tło to krew pod ołtarzem.
Zauważcie, że w Księdze Rodzaju napisano, że krew na ziemi woła o sprawiedliwość. W starotestamentowym systemie kultu były dwa ołtarze. Ołtarz ofiarniczy na dziedzińcu i ołtarz kadzielny w miejscu świętym. Nie ma dowodów na to, że krew była kiedykolwiek wylewana u podstawy ołtarza kadzielnego w miejscu świętym świątyni. Jednak w hebrajskim systemie kultu, po złożeniu ofiary na dziedzińcu, jej krew była wylewana na ziemię u podstawy ołtarza ofiarnego. Zauważmy rozdział 4 Księgi Kapłańskiej i werset 7. Następnie kapłan rozmaże nieco z tej krwi po rogach ołtarza kadzenia stojącego przed Panem w namiocie zgromadzenia. I teraz uwaga. Resztę zaś krwi cielca wyleje u podstawy ołtarza całopaleń, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Krew wylewano u podstawy ołtarza ofiarniczego na dziedzińcu świątyni. Zapytacie, dlaczego to jest ważne? Wyjaśnię, dlaczego. Ołtarz ofiarniczy i umywalnia na dziedzińcu reprezentują wydarzenia z ziemskiej służby Chrystusa. Ołtarz ofiarniczy reprezentuje Jego śmierć, zaś umywalnia na dziedzińcu reprezentuje Jego zmartwychwstanie. Innymi słowy, nie ma dziedzińca w niebiańskiej świątyni, ponieważ Jezus wypełnił dzieło dziedzińca, gdy był na tej ziemi. Dlaczego to jest ważne? To oznacza, że dusze pod ołtarzem w Apokalipsy 6 nie wołają do Boga o sprawiedliwość, będąc w niebie, a one wołają do Boga o sprawiedliwość, będąc na ziemi. Ich krew na ziemi woła o sprawiedliwość. Krew dosłownie nie woła, to ich życie, które zostało zniszczone, woła do Boga o sprawiedliwość. To by było na tyle, jeśli chodzi o ideę, jakoby te dusze rzekomo opuściły ciało i udały się do obecności Boga w niebie, aby chwalić Pana. Nie, krew jest wylewana obok ołtarza, który reprezentuje krzyż Jezusa Chrystusa. To coś, co dzieje się na ziemi, a one wołają na ziemi. Innymi słowy, ich krew woła na ziemi. Innym punktem, na który musimy zwrócić uwagę, jest kontekst historyczny Piątej Pieczęci. Widzicie, nie możemy zrozumieć Piątej Pieczęci, dopóki nie zrozumiemy pierwszych czterech. Przyjrzymy się więc pierwszym pięciu pieczęciom w ich kontekście. Biały koń reprezentuje Kościół apostolski w pierwszym wieku. Czerwony koń, który jest w drugiej pieczęci, reprezentuje prześladowania przez Cesarstwo Rzymskie w drugim i trzecim wieku. Czarny koń, który jest w trzeciej pieczęci, symbolizuje odstępstwo, które weszło do Kościoła za czasów Konstantyna Wielkiego. Był to IV i V wiek. Płowy koń reprezentuje męczenników, którzy zostali zabici w okresie papieskiej supremacji trwającej 1260 lat, do czego wrócimy nieco później. A potem mamy piątą pieczęć, męczennicy, którzy zostali zabici przez papiestwo w czwartej pieczęci, wołają o sprawiedliwość, o sąd i pomstę, ponieważ ich krew została niesprawiedliwie przelana przez papiestwo. Nakreślę teraz pełniejszy obraz i sami dostrzeżecie szczegóły, które go dopełniają. W roku 1844, słuchajcie uważnie, rozpoczął się aspekt osądzania z piątej pieczęci, kiedy to w roku 1844 rozpoczął się sąd śledczy w niebie. Zauważmy, że męczennikom, którzy wołali o sprawiedliwość i o pomstę, dano białe szaty i kazano im nieco odpocząć, aż zostanie zabita druga grupa męczenników w przyszłości. Co to znaczy, że dano im białe szaty?
Zasadniczo oznacza to, że gdy umierali, ich sprawy były już zabezpieczone, bo były okryte sprawiedliwością Chrystusa, o czym sobie więcej powiemy nieco później. Zatem pierwsza grupa męczenników odpoczywa od swoich prac i powiedziano im, będziecie odpoczywać, dopóki druga grupa męczenników nie umrze w przyszłości. Kiedy to będzie miało miejsce? Kiedy zostanie zabita ta grupa męczenników? Muszę uzupełnić nieco ten obraz, a następnie przyjrzymy się szczegółom z 13 rozdziału Apokalipsy. Mamy tam bestię wychodzącą z ziemi, która ma uzdrowić śmiertelną ranę papiestwa, które zabijało świętych podczas czwartej pieczęci. Innymi słowy, druga grupa męczenników zostanie zabita podczas ucisku na krótko przed zakończeniem czasu próby. Wtedy będzie druga grupa męczenników. Potem oczywiście zakończy się czas próby, a wówczas zostaną osądzone sprawy pierwszej, jak i drugiej grupy męczenników, ponieważ gdy zakończy się czas próby, zakończy się również sąd. Nie zostali jeszcze jednak pomszczeni. Aspekt pomsty z piątej pieczęci nastąpi, gdy siedem plag ostatecznych zostanie wylanych na system, który prześladował lud Boży podczas czwartej pieczęci i który prześladował lud Boży, gdy została zabita druga grupa męczenników. Porozmawiajmy teraz o pierwszym etapie męczenników. Jak widzieliśmy, Apokalipsy 6, od 9 do 11, opisuje dwa okresy prześladowań męczenników. Jeden z tych okresów jest przeszłością, a drugi jest przyszłością w odniesieniu do piątej pieczęci. Siódmy rozdział Księgi Daniela opisuje przeszły etap męczenników. Innymi słowy, Daniela 7 jest równoległy do czwartej pieczęci, kiedy papiestwo prześladowało lud Boży. Pytacie, skąd to wiadomo? Aby to zobaczyć, musimy podążać za linią proroczą lub łańcuchem proroczym, zaczynającym się w Daniela 7 od Babilonu. Pozwólcie więc, że przejdę przez sekwencję potęg w Daniela 7. Po pierwsze, mamy lwa, którym jest Babilon, w latach 605 do 539 przed naszą erą. Następnie mamy niedźwiedzia, którym jest Medopersja, w latach 539 do 331 przed naszą erą. Następnie mamy panterę, która reprezentuje Grecję w latach 331 do 168 przed naszą erą. Potem mamy smoka, który reprezentuje Cesarstwo Rzymskie od roku 168 przed naszą erą do 476 naszej ery. Następnie ze smoka wyrasta 10 rogów. Jest to podział Cesarstwa Rzymskiego między rokiem 476 a 538 naszej ery. Następnie pośród tych 10 części Imperium Rzymskiego powstaje Mały Róg i ten Mały Róg rządzi przez 1260 lat. Jest to czas równoległy do czwartej pieczęci, kiedy papiestwo zabijało świętych Najwyższego. Spytacie, skąd to wiadomo? Cóż, Mały Róg wzrasta do władzy i zabija pierwszą grupę męczenników tak, jak mówi piąta pieczęć. Spytacie, gdzie to znajdziemy? Daniela 7:21. Daniel opisuje swoje widzenie. I przypatrywałem się, a oto ten róg, czyli Mały Róg, walczył ze świętymi i przemagał ich. Zauważcie więc, że ten mały róg walczy ze świętymi, walczy z męczennikami i udaje mu się ich zabijać. Przeczytajmy jeszcze Daniela 7:25, gdzie jest powiedziane, jak długo ta potęga miała prześladować świętych. Jest tu napisane w Daniela 7:25. Będzie mówił wyniosłe słowa przeciwko Najwyższemu i prześladował świętych Najwyższego. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawa. Teraz uwaga, gdyż święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowu czasu.
Nie ma czasu, aby udowadniać teraz, że czas i połowa czasu oznacza 1260 lat przy zastosowaniu zasady dzień za rok. Zauważcie więc, że mały róg, który wyrósł wśród 10 części Cesarstwa Rzymskiego, prześladuje teraz świętych Najwyższego i czytaliśmy, że mały róg ich przemógł. Czytaliśmy, że zostali wydani w jego ręce. Innymi słowy, papiestwo, czyli mały róg, prześladowało lud Boży w okresie czwartej pieczęci, płowy koń. Jest tu pewna istotna kwestia, na którą musimy zwrócić naszą uwagę. A mianowicie, że w 7 rozdziale Daniela ten sam materiał powtarza się kilka razy. I za każdym razem, gdy zostaje powtórzony, mamy mały róg, a następnie sąd nad małym rogiem. Nie pomstę, ale sąd nad małym rogiem, zaś pomsta będzie ostatecznie przy końcu czasu. Zrozumiecie to dokładniej w dalszej części wykładu. Udajmy się do Daniela 7, od 7 do 10. Uważnie przypatrywałem się rogom, a oto mały róg wyrósł między nimi i 3 spośród tych pierwszych rogów zostały wyrwane przed nim. A oto w tym rogu były oczy podobne do oczu ludzkich i usta mówiące wielkie rzeczy. Zauważcie więc, że mamy tu opis małego rogu. A teraz zwróćcie uwagę, co pojawia się natychmiast po tym. Aspekt osądzania, bo teraz mały róg zostanie osądzony za to, co zrobił świętym. Posłuchajcie, co mówi werset 9. I patrzyłem, aż trony zostały postawione, a odwieczny zasiadł. To jest Bóg Ojciec. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy jego głowy jak czysta wełna, jego tron jak ogniste płomienie, a jego koła jak płonący ogień. Strumień ognia wypływał i tryskał sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy po 10 tysięcy stało przed nim. Gdzie to ma miejsce? W niebie, bo odwieczny zasiadł, czyli Bóg Ojciec, który mieszka w niebie. Modlimy się przecież Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Poza tym czytamy, że wszyscy aniołowie otaczają tron, a aniołowie mieszkają w niebie. Zwróćcie uwagę na ostatnie zdanie wersetu 10. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Zatem teraz rozpoczyna się sąd. Teraz męczennicy zostaną uniewinnieni, zostaną zrehabilitowani z powodu tego, co im zrobił mały róg. Spytacie, czy mamy więcej dowodów? Zwróćcie uwagę na Daniela 7, 21 i 22. Jest mowa o działalności małego rogu, a potem o sądzie. Jest tu napisane w Daniela 7, 21. I przypatrywałem się, a oto ten róg walczył ze świętymi. Ta sama idea. Walczył ze świętymi i przemagał ich. Na zawsze? Nie. Werset 22. Aż przyszedł odwieczny. Zatem prześladowanie świętych ma miejsce, dopóki nie przyjdzie odwieczny. A po co przychodzi odwieczny? Jest napisane, aż przyszedł odwieczny i oddano sąd świętym Najwyższego i nadszedł czas, aby święci otrzymali królestwo. Uchwyciliście to? Innymi słowy, teraz jest aspekt osądzania z piątej pieczęci, który uniewinni świętych przed niebiańskim sądem, nie przed ziemskim sądem. Zapytacie, czy masz jeszcze więcej dowodów? Daniela 7, od 25 do 27. Ponownie po opisie działalności małego rogu mamy opis sądu. Daniela 7, 25 mówi, będzie mówił wyniosłe słowa przeciw Najwyższemu i prześladował świętych Najwyższego. To jest zawsze wspomniany punkt we wszystkich opisach. Będzie zamierzał zmienić czasy i prawa, gdyż święci będą wydani w jego ręce aż do czasu, czasów i połowy czasu. To jest okres czwartej pieczęci, gdyż męczennicy byli zabijani, bo w czwartej pieczęci jest płowy lub blady koń, który jest koniem śmierci, bo jest tam powiedziane, że śmierć i grób szły za nim.
Zauważcie, że natychmiast po opisie działalności Małego Rogu, kolejny werset 26 mówi nam, że zasiada sąd. Potem zasiądzie sąd i tam odbiorą mu władzę, czyli władzę Małego Rogu. A teraz będzie aspekt osądzania, aby została zniszczona i wytracona aż do końca. A królestwo, władza i wielkość królestwa pod całym niebem zostaną oddane ludowi świętych Najwyższego, czyli tym, którzy byli prześladowani, którego królestwo będzie królestwem wiecznym, a wszystkie zwierzchności będą mu służyć i jego słuchać. Innymi słowy, męczennicy zostali zabici, ale teraz niebiański sąd wydaje wyrok na ich korzyść, a potem nadchodzi czas, gdy władza zostanie odebrana Małemu Rogowi, a lud Boży zostanie pomszczony i otrzyma królestwo. Mam nadzieję, że nadążacie za tym, co studiujemy. Widzicie, nie można od tak wziąć sobie tekstu z Apokalipsy 6 od 9 do 11 i powiedzieć, dusze są w niebie i wielbią Pana. Trzeba wziąć pod uwagę cały kontekst. Zwróćmy uwagę na 13 rozdział Apokalipsy. Idzie on w tej samej historycznej sekwencji, co Daniela 7, ale zamiast nazywać papiestwo Małym Rogiem, nazywa je bestią. Nie mamy czasu na przeczytanie Apokalipsy 13 od 1 do 10. Podam wam jednak sekwencje potęg, które podane są w pierwszych dwóch wersetach i dalej, abyście przekonali się, że mamy tu tę samą sekwencję, co w Daniela 7. W Apokalipsy 13 od 1 do 10 mamy po pierwsze lwa, czyli Babilon, w latach 605 do 539 przed naszą erą. Następnie mamy niedźwiedzia, który oznacza Medów i Persów w latach 539 do 331 przed naszą erą. Następnie mamy panterę, to jest Grecja, w latach 331 do 168 przed naszą erą. Potem mamy smoka, który reprezentuje Cesarstwo Rzymskie od roku 168 przed naszą erą do 476 naszej ery. Ten smok ma 10 rogów, to jest 10 części podzielonego Cesarstwa Rzymskiego w latach 476 do 538 naszej ery. Następnie mamy działalność bestii, co odpowiada Małemu Rogowi. Ta bestia robi te same rzeczy, co Mały Róg. Przeczytajmy Apokalipsy 13 od 5 do 7. Przekonacie się, że to jest ta sama potęga, co w Daniela 7. Jest tu napisane w Apokalipsy 13:5 i dano jej, czyli bestii, to samo co Mały Róg, paszczę mówiącą w rzeczy wielkiej bluźnierstwa. Czy to właśnie robił Mały Róg? Zdecydowanie. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. To jest to samo co czas, czasy i połowa czasu. Werset 6. I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. A teraz zwróćcie uwagę na werset 7. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. To jest czwarta pieczęć. Papiestwo zabija męczenników Bożych. Oto dlaczego w piątej pieczęci wołają: Panie, jak długo, aż osądzisz i pomścisz naszą krew? A Bóg mówi, żaden problem. Najpierw na niebiańskim sądzie odwrócimy wyroki ziemskich sądów, a przy końcu czasu dokonamy pomsty. Zatem werset 7 mówi, pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich i dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Pod koniec 42 miesięcy, czyli pod koniec 1260 lat, to jest od roku 538 do 1798, bestia otrzymała śmiertelną ranę. W Daniela 7 nie zostało to wspomniane. Apokalipsy 13 dodaje szczegóły, których nie znajdziemy w Daniela 7. Są to zwłaszcza dwa istotne szczegóły. Zwróćcie uwagę na Apokalipsy 13:3. Co się stało z tą bestią po tym, jak rządziła 1260 lat? Coś się z nią stało w roku 1798. Czytamy w Apokalipsy 13:3. I zobaczyłem jedną z jej głów jakby śmiertelnie zranioną. Innymi słowy, bestia zostaje teraz unieczyniona. Bestia otrzymuje śmiertelną ranę. Czym ta rana została jej zadana? Zauważcie Apokalipsy 13:10. Jeśli ktoś do niewoli bierze, czyli kto? Bestia do niewoli pójdzie. Jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych.
Powiecie teraz, tu jest powiedziane, jeśli ktoś zabija mieczem, jak papiestwo zabijało mieczem? Musimy zrozumieć, że mamy tu do czynienia z symbolami. Miecz nie jest dosłownym mieczem, jest symbolicznym mieczem. Spytacie, co masz na myśli? Sprawdźmy, co symbolizuje miecz. Rzymian 13 od 1 do 4 mówi nam, co symbolizuje ten miecz, którego używało papiestwo, a który następnie zadał papiestwu śmiertelną ranę. Rzymian 13, werset 1. Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim, czyli świeckim władzom państwowym. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. A chcesz nie bać się władzy? Innymi słowy, chcesz nie bać się państwa albo rządu federalnego? Czyni dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Werset 4. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra, ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Kto nosi miecz? Cywilna, świecka władza państwowa. Nie Kościół, a państwo. Zatem jest napisane, ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. Zapytam was, jak państwo używa miecza? Państwo używa miecza, nakładając kary cywilne na tych, którzy łamią kodeks cywilny. Na przykład władza cywilna może nakładać kary grzywny, może konfiskować dobra, może więzić ludzi, a w niektórych krajach może nawet wykonywać karę śmierci. Zatem pytanie brzmi, co zraniło papiestwo w 1798 roku? Tym, co zraniło papiestwo, był miecz państwa. Miecz, którego papiestwo używało do prześladowania świętych Najwyższego, ponieważ Biblia mówi, że ten, którego miecza papiestwo używało do zabijania, teraz zwraca się przeciwko papiestwu i zadaje papiestwu śmiertelną ranę. Chcę przeczytać bardzo interesującą wypowiedź byłego, nieżyjącego już jezuity Malachi Martina, który był bardzo bliskim przyjacielem papieża Jana Pawła II i napisał słynną książkę Klucze tej krwi w 1986 roku. Ta wypowiedź ukazała się w Christianity Today. Malachi Martin pisze, przez ponad 1500 lat Rzym papieski starał się, jak to tylko możliwe, trzymać silną ręką każdą lokalną społeczność na całym szerokim świecie. Czyli jaki był rzymskokatolicki punkt widzenia? Jaki był papieski punkt widzenia? Papieski punkt widzenia był taki, że trzeba było trzymać silną ręką każdą lokalną społeczność na całym szerokim świecie. Ale teraz zauważcie, co się stało. I pisze to rzymski katolik. Ogólnie mówiąc i przyznając, że były pewne wyjątki, taki był rzymski punkt widzenia. Jaki był rzymski punkt widzenia? Rzymski punkt widzenia był taki, że trzeba było trzymać silną ręką każdą lokalną społeczność na całym szerokim świecie. Zatem pisze on, ogólnie mówiąc i przyznając, że były pewne wyjątki, taki był rzymski punkt widzenia. I teraz słuchajcie uważnie. Aż 200 lat braku aktywności zostało narzucone papiestwu przez główne świeckie potęgi świata. Interesujące. Kto więc narzucił papiestwu brak aktywności? Główne świeckie potęgi świata, bo użyły miecza, symbolicznego miecza władzy państwowej przeciwko temu systemowi. Są trzy główne punkty, które chcę podkreślić w tej konkretnej wypowiedzi. Po pierwsze, papiestwo trzymało silną ręką każdą lokalną społeczność na całym szerokim świecie przez ponad 1500 lat i taki był rzymski punkt widzenia. Drugi punkt, papiestwo jest nieaktywne od 200 lat. Przy okazji to zostało napisane w roku 1986, więc 200 lat przed rokiem 1986 główne świeckie potęgi świata narzuciły papiestwu brak aktywności. I to był trzeci punkt.
Zatem te trzy punkty to papiestwo trzymało świat silną ręką przez 1500 lat i to był rzymski punkt widzenia. Po drugie, 200 lat przed rokiem 1986 papiestwu narzucono brak aktywności. I po trzecie, to świeckie potęgi świata narzuciły te ograniczenia. Oto kluczowa kwestia. Co wydarzyło się 200 lat przed 1986 rokiem, co ograniczyło papiestwo i zadało mu śmiertelną ranę? Wystarczy cofnąć się około 200 lat od 1986 roku i gdzie się znajdziemy? Podczas rewolucji francuskiej. Wtedy to generał Berthier, generał wojsk Napoleona Bonapartego, wkroczył do kaplicy Sykstyńskiej i wziął papieża Piusa VI do niewoli. Było to dokładnie w 1798 roku, kiedy 1260 lat dobiegło końca. Państwowa władza cywilna Francji, którą papiestwo wykorzystywało przez ponad 1000 lat, zwróciła się przeciwko niemu i zadała mu śmiertelną ranę. Francja wyzwoliła się spod władzy papieskiej, ustanawiając wolną republikę. W rezultacie jeden naród po drugim na półkuli zachodniej ustanowił rządy demokratyczne, które do dziś nie pozwalają papiestwu realizować jego własnych celów, tak jak to robiło w przeszłości. To właśnie znaczy, że rządy świeckie trzymają papiestwo w ryzach lub w niewoli. Jednak rewolucja francuska dokonała o wiele więcej niż tylko to, że uwolniła Francję spod żelaznej pięści papiestwa. Faktycznie doprowadziła wszystkie główne świeckie potęgi Europy w krótkim czasie do ogłoszenia ich wyzwolenia od dominacji papieskiej. Na skutek tego kolejne narody w Europie, jeden po drugim, tworzyły rządy demokratyczne, które gwarantowały wolność obywatelską i religijną. Nation after nation in Europe formed democratic governments that guaranteed civil and religious liberty. Z tego powodu kardynał Henry Edward Manning napisał w roku 1862 kilka interesujących słów o sytuacji kościoła rzymskokatolickiego, czy raczej papiestwa w tamtym czasie. Oto co napisał w książce Doczesna władza namiestnika Jezusa Chrystusa, strony od 140 do 141. Spójrz na ten Kościół katolicki, ten Kościół Boży, słaby i drżący, odrzucony nawet przez narody zwące się katolickimi. Jest katolicka Francja, katolickie Niemcy i katolickie Włochy, które porzucają ten obalony twór doczesnej władzy namiestnika Jezusa Chrystusa. Innymi słowy, te kraje porzuciły koncepcję, że papiestwo ma zarządzać państwami świata. Dalej pisze on, a ponieważ Kościół wydaje się słaby, a namiestnik Syna Bożego odnawia mękę Jego Mistrza na ziemi, dlatego jesteśmy zgorszeni, dlatego odwracamy od Niego nasze oblicza. To było w roku 1862. Mówi on, że narody, zwące się katolickimi, jak Francja, Niemcy czy Włochy, porzuciły koncepcję doczesnej władzy papiestwa. Zauważyliśmy, że pod koniec 1260 lat męczennicy odpoczywają i otrzymują białe szaty. Przeczytajmy Apokalipsę, rozdział 6, werset 11, gdzie jest powiedziane, że otrzymali białe szaty. Potem dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas. To jest pierwsza grupa męczenników. Aż liczba ich współsług i braci, którzy mieli zostać zabici, jak i oni, się dopełni. Białe szaty symbolizują sprawiedliwość Chrystusa. Męczennicy umarli w Chrystusie, byli okryci szatą Jego sprawiedliwości. Ich sprawy były zabezpieczone, mimo że wyrządzono im krzywdę. Zatem w tym wersecie powiedziano nam, że otrzymali zapewnienie, że chociaż umarli i odpoczywają od swoich trudów, pewnego dnia zostanie wydany sprawiedliwy osąd na ich korzyść, a następnie na końcu ich krew zostanie pomszczona. Zapytacie, skąd wiadomo, że białe szaty symbolizują sprawiedliwość Chrystusa? Apokalipsy 7:13. A jeden ze starszych odezwał się do mnie tymi słowy.
kim są ci, którzy są ubrani w białe szaty i skąd przybyli? Odpowiedziałem mu, panie, ty wiesz. I powiedział do mnie, to są ci, którzy przyszli z wielkiego ucisku i wyprali swoje szaty i wybielili je we krwi baranka. Pytanie brzmi, jeśli ci, co wołają spod ołtarza, odpoczywają, to jak mogą wołać, skoro odpoczywają? Oni nie wołają w niebie. Ich krew woła o sprawiedliwość. Ich życie, które zostało im odebrane, woła o sprawiedliwość i o pomstę. Porozmawiajmy teraz o drugim etapie męczenników. Widzicie, papiestwo wyzdrowieje ze swojej śmiertelnej rany. Zgodnie z proroctwem biblijnym, ono zmartwychwstanie, a potem będzie druga grupa męczenników. Następnie zostaną osądzeni i zostanie wydany wyrok na ich korzyść, a potem nastąpi pomsta. Dojdziemy do tego za chwilę. Zapytacie, skąd wiadomo, że papiestwo będzie miało kolejny etap władzy? W Apokalipsie 13:3 czytamy, i zobaczyłem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną. I teraz uwaga. Lecz jej śmiertelna rana została uleczona i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Czy zauważyliście więc, że bestia rządziła 1260 lat lub 42 miesiące, a następnie w 1798 roku otrzymała ranę od miecza, a następnie powiedziano nam, że jej rana została uleczona, a cały świat zdziwi się i pójdzie za bestią? Ale jak jej rana ma zostać uleczona? Przez najbardziej nieprawdopodobną z potęg. Przejdźmy do Apokalipsy, rozdział 13, werset 11 i przeczytamy też werset 12, a następnie przejdziemy do wersetu 15. W Apokalipsie 13 powstaje teraz kolejna bestia. Jest napisane, potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi. Pierwsza bestia wyszła z morza, a ta wychodzi z ziemi, wychodzi z innego miejsca. A miała dwa rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. I całą władzę pierwszej bestii sprawuje na jej oczach i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej bestii, której śmiertelna rana została wyleczona. Widzicie? Ponownie jest mowa o tym, że śmiertelna rana została wyleczona. Werset 15. I pozwolono jej tchnąć ducha w wizerunek bestii. Także przemówił wizerunek bestii i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. Jaką potęgę symbolizuje tutaj ta bestia, która wychodzi z ziemi? Jakiś czas temu nagrałem serię pod tytułem Boży łańcuch proroczy, gdzie wykazałem 10 cech wskazujących na to, że owa bestia wychodząca z ziemi jest symbolem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dwa rogi podobne do baranka reprezentują dwie zasady, na których zbudowany został ten naród. Wolność religijna i wolność obywatelska, jak to wyraził Jezus. Oddawajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Innymi słowy, nie dawajcie Cezarowi tego, co należy do Boga i nie dawajcie Bogu tego, co należy do Cezara. Ciekawe jest to, że ta bestia, która wychodzi z ziemi, wszystko co robi, to robi po to, aby zadowolić pierwszą bestię. Co powiedziałem? Wszystko, co ta bestia robi, to robi po to, aby zadowolić pierwszą bestię i pomóc pierwszej bestii odzyskać władzę. Wystarczy przyjrzeć się temu, co w dzisiejszych czasach dzieje się w rządzie. Im bardziej Stany Zjednoczone odzwierciedlają zasady papieskie, tym bardziej prawdopodobne jest, że to proroctwo wypełni się bardzo, bardzo szybko. Zapytacie, skąd wiadomo, skąd wiesz, że ta bestia z ziemi robi wszystko, aby zadowolić pierwszą bestię? Pozwólcie, że podsumuję to, co mamy w Apokalipsie 13 i w wersetach 10, 11 do 18. Jest tam powiedziane, że ta bestia z ziemi będzie sprawować całą władzę pierwszej bestii. Zmusi cały świat do oddawania czci pierwszej bestii. Wszystko, co robi, to robi w obecności pierwszej bestii lub, jak mówi NIV, w imieniu pierwszej bestii. Współczesna wersja angielska mówi działała dla pierwszej bestii, a leksykony tłumaczą to na zlecenie bestii. Innymi słowy, ta bestia z ziemi robi wszystko w obecności pierwszej bestii, w imieniu pierwszej bestii, działa dla pierwszej bestii i działa na zlecenie pierwszej bestii. Ta bestia z ziemi tworzy obraz pierwszej bestii. Jest to równocześnie obraz pierwszej bestii, jak i na cześć tejże bestii.
będzie egzekwować znamie pierwszej bestii i będzie wykonywać znaki i cuda w obecności pierwszej bestii, zgodnie z Apokalipsy, rozdział 19. Innymi słowy, cały cel tej drugiej bestii polega przede wszystkim na nadaniu wolności obywatelskiej i religijnej, na oddzieleniu Kościoła od państwa, a następnie zaczyna mówić jak smok. Odbiera wolność religijną i wolność obywatelską i przywraca władzę papiestwu, które prześladowało pierwszą grupę męczenników w okresie czwartej pieczęci. Rozmawialiśmy o aspekcie osądzenia, gdy okres próby się skończy. Wszystkie sprawy zostaną osądzone. Pamiętajcie, że męczennicy wołają, jak długo, Panie, aż osądzisz i pomścisz. Te dwie rzeczy są ze sobą powiązane, ale nie są tym samym. Sąd odbywa się w niebie przed zakończeniem czasu próby. Innymi słowy, to tam w niebiańskim sądzie decyzje sądów ziemskich są odwracane, a wyrok jest wydawany na korzyść świętych Najwyższego. Następnie w okresie siedmiu ostatnich plag lud Boży zostanie pomszczony. Sąd był w niebie podczas sądu śledczego i pod koniec okresu siedmiu plag ostatecznych. Spytacie, skąd to wiadomo? Przejdźmy do 17 rozdziału Apokalipsy i przeczytajmy werset pierwszy, a następnie przejdźmy do wersetu 6. W Apokalipsy 17:1 czytamy: I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, i odezwał się do mnie, mówiąc mi: chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą. To musi być kościół odstępczy. Spytacie, skąd wiadomo, że to reprezentuje kościół odstępczy? Bo w proroctwie kobieta reprezentuje kościół. Czysta kobieta, jak w Apokalipsy 12, to czysty kościół, podczas gdy nierządnica reprezentuje kościół odstępczy, kościół, który odszedł od prawdy. Jest więc napisane, chodź, pokażę ci sąd nad wielką nierządnicą, która siedzi nad wieloma wodami. Później są one zidentyfikowane jako tłumy, narody, języki i ludy. Innymi słowy, ta nierządnica, będąca tym samym, co mały róg lub bestia, siedzi na tłumach świata. A teraz werset 6. Jaki był wielki grzech tej nierządnicy podczas 1260 lat? W okresie czwartej pieczęci, w okresie małego rogu lub bestii, prześladowała świętych Najwyższego i przelewała ich krew. Posłuchajcie, co znajdujemy w wersecie 6. I zobaczyłem kobietę pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusa. A gdy ją zobaczyłem, zdumiałem się bardzo. Zauważcie więc, że mamy tu wyraźny związek z czwartą i piątą pieczęcią. Siedem plag ostatecznych będą aspektem pomsty z piątej pieczęci. Nierządnica została już na ten moment osądzona i skazana na niebiańskim sądzie. Jednak to plagi będą wykonaniem wyroku i pomszczeniem tych, którzy zostali zabici przez tę potęgę. Zauważcie Apokalipsy 16, od 5 do 6. Ma to miejsce w okresie trzeciej plagi. Zwróćcie baczną uwagę na te słowa. I usłyszałem anioła wód mówiącego: Sprawiedliwy jesteś, Panie, który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś. To jest w okresie plag. Because you have judged these things. This is during the period of the plagues. Ten tekst mówi, Boże, Ty już osądziłeś, ponieważ wylali krew świętych i proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli. Rozumiecie już? Przejdźmy do Apokalipsy 19, wersetów 1 i 2. Pod koniec siedmiu ostatecznych plag królowie ziemi zwrócą się przeciwko temu odstępczemu systemowi, papiestwu, które prześladowało męczenników w przeszłości i papiestwu, które będzie prześladować męczenników w przyszłości. Na samym końcu królowie, którzy udzielali pomocy tej władzy, by prześladować świętych, zwrócą się przeciwko tej władzy, jak w rewolucji francuskiej, na samym końcu czasu. Spytacie, skąd to wiadomo? Przejdźmy do rozdziału 17 Apokalipsy. Rozdział 17 i werset 16. Jest tu napisane,
A 10 rogów, które widziałeś na bestii, oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jeść jej ciało i spalą ją w ogniu. Ale potem chcę, żebyście zauważyli coś bardzo pięknego. W rozdziale 19 Apokalipsy znajdujemy męczenników w niebie, zresztą nie tylko męczenników, ale cały lud Boży i śpiewają pieśń. Widzicie, w tym czasie męczennicy zostali osądzeni. Męczennicy zostali pomszczeni, ponieważ plagi już spadły. I teraz zauważcie Apokalipsy 19, wersety 1 i 2, gdzie znajdziemy dowód na to, że nierządnica jest tym samym, co mały róg, jest tym samym, co bestia i jest tą samą mocą, która prześladowała świętych w okresie czwartej pieczęci. Apokalipsy 19, od 1 do 2. Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja, zbawienie i chwała, i cześć i moc Panu, naszemu Bogu, bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe. Pamiętacie, jak czytaliśmy to wcześniej? Bo Jego wyroki są sprawiedliwe i prawdziwe. I teraz uwaga, gdyż osądził wielką nierządnicę. Gdy więc święci są w niebie, to jest powiedziane, że osądził wielką nierządnicę, która skaziła ziemię swoim nierządem. I teraz zauważcie, to jest po plagach. I pomścił krew swoich sług z jej ręki. Musimy rozpatrzyć jeszcze jeden punkt, ale najpierw zadam pytanie, czy Apokalipsy 6 od 9 do 11 mówi o bezcielesnych duszach, które są w niebie, wielbią Pana i proszą Go, aby uczynił im sprawiedliwość? Nie. Nie możemy patrzeć tylko na pieczęcie. Musimy spojrzeć również do Daniela 7, do Apokalipsy 13, do Apokalipsy 17, bo wszystko to pasuje do siebie. Nie można wyciągać z kontekstu jednego czy dwóch wersetów i mówić, że oznaczają one, jakoby w niebie były dusze wielbiące Pana. Nie, trzeba sprawdzić wszystko. Jeszcze jeden punkt. Podczas tysiąclecia w niebie męczennicy będą sądzić swoich ciemiężców, ponieważ zniszczenie bezbożnych podczas drugiego przyjścia nie będzie ostateczną karą dla bezbożnych. Zobaczą swoje sprawy, jak już to studiowaliśmy wcześniej. Po 1000 lat oświadczą, że Bóg miał rację, wykluczając ich z miasta, a następnie nadejdzie ich ostateczna kara. Jednak podczas tysiąclecia lud Boży będzie w niebie badał sprawy wszystkich tych, którzy zostali pozostawieni, a szczególnie tych, którzy prześladowali świętych Najwyższego. Zauważcie Apokalipsy, rozdział 20, werset 4. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, mowa o męczennikach, i dano im władzę sądzenia. Zauważyliście to? Męczennicy, którzy zginęli, plus wszyscy odkupieni są teraz w niebie, są z martwych wzbudzeni i dano im władzę sądzenia. Kontynuujmy. I zobaczyłem, zauważcie związek z piątą pieczęcią, dusze świętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi. To jest drugi okres prześladowań i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. Zauważcie teraz, co się stanie z tymi męczennikami. I ożyli, czyli wcześniej musieli być co? Martwi, skoro teraz ożyli. Jest napisane, i ożyli i królowali z Chrystusem 1000 lat. Ludzie Boży, a w szczególności, jak mówi Apokalipsa, męczennicy, będą sądzić swoich ciemiężców. Ich ciemiężcy będą poza świętym miastem po tysiącleciu i zobaczą, że Bóg kochał swój lud, że kochał swoich męczenników. Zobaczą, jak ich niesprawiedliwe wyroki na ziemi zostały odwrócone przez Boga i że lud Boży odziedziczy życie wieczne i będą żyć przed obliczem Pana na wieki wieków. Podczas gdy bezbożni zostaną zniszczeni i przestaną istnieć. Będziemy o tym studiować nieco później na innym wykładzie. Omówiliśmy sporo materiału, ale mam nadzieję, że udało się Wam nadążyć.
Sugeruję, abyście nabyli ten konspekt, ponieważ pomoże on wam powoli i dokładnie przejrzeć ten materiał, abyście mogli śledzić linię argumentacji. Jaki jest tutaj główny punkt? Głównym punktem jest to, że na tym świecie istnieje niesprawiedliwość, ale Bóg na sądzie niebiańskim, a ostatecznie, gdy przyjdzie Jezus, naprawi wszystkie te błędne wyroki wydane w ziemskich sądach, a lud Boży zostanie nagrodzony. Upewnijmy się, że jesteśmy wśród tych, którzy są zbawieni, abyśmy mogli być tam z Panem.